Gośćmi Radia 5, Alina Kardel i jej syn Łukasz, chłopczyk, który cierpi na porażenie mózgowe z epilepsją. Mówiliśmy na ten temat już wielokrotnie, to już kolejne nasze w studiu spotkanie. Dzisiaj chcemy przypomnieć, że Łukaszowi może pomóc każdy z nas. Chodzi o możliwość przede wszystkim przekazania 1% podatku. Dzisiaj nieco więcej na ten temat. Witam panią, witam Łukasza bardzo serdecznie. Ja też witam bardzo serdecznie w imieniu Łukaszka i swoim. Chciałabym zaapelować właśnie o przekazanie 1% dla Łukaszka na Łukasza subkonto w Fundacji Słoneczko. Wszystkie dane można znaleźć na Łukasza stronie. Strona to www.lukaszkardel.pl. Tam jest dużo informacji na temat tego, jak doszło do tego, że Łukasz jest dzieckiem chorym. Łukasz nie ma w zwyczaju się odzywać, także jestem zaskoczona, że tu chciał coś powiedzieć. I chciałam też powiedzieć, że ten 1% umożliwi nam w tym roku rehabilitację. Chciałabym też również, to było moje marzenie, żeby po prostu podziękować za ten ubiegły rok dla wszystkich, którzy się przyłączyli do akcji zbierania nakrętek, przekazali swój 1%. Zorganizowali na przykład szkoła drugie liceum w Suwałkach zorganizowało mecz dla Łukaszka i my byliśmy na tym meczu. Harcerzy zorganizowali zbiórkę. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna wszystkim słuchaczom Radio 5, bo akurat to był moment, kiedy się zwróciłam do Radio 5. Taki kryzys u nas, kiedy miałam duże plany. Wiedziałam, że można dla Łukasza pomóc, a wiedziałam, że największą barierą jest kwestia finansowa i brakowało mi wsparcia od ludzi. Już ale znaleźli się dobrzy ludzie i to sądząc po naszych kolejnych spotkaniach mnóstwo tych dobrych tak, ludzi. Tak, to nie tylko rehabilitacja dla Łukasza, ale odbudowanie nadziei dla mnie. Ja widzę teraz już znowu lepszą przyszłość dla Łukasza i to było potrzebne dla Łukasza i dla naszej całej rodziny. To przypomnijmy jeszcze, proszę Państwa, w jaki sposób można pomóc. O tym 1% mówiliśmy na początku, ale czas rozliczeń z fiskusem już się zbliża, więc mam nadzieję, że mają Państwo teraz pod ręką coś do pisania, aby zapisać te niezbędne dane, gdzie szukać pani i syna danych a propos 1% podatku. To jeszcze raz powiem stronę Łukasza, to jest www.lukaszkardel.pl i wystarczy wpisać KRS Fundacji Słoneczko z dopiskiem, koniecznie musi być dopisek, żeby nie trafiło na inne konto pieniądze, tylko właśnie na subkonto Łukasza, to jest 93/K, to jest Łukasza symbol subkonto w Słoneczku.